Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To jest specjalne wydanie studia prasowego w Telewizji Republika. Specjalne, bo 25. dzień Ukraina walczy o swoją niepodległość, walczy z bandyckim napadem, najazdem Rosji putinowskiej. Witam serdecznie gości programu. Dr Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Witam. Dzień dobry. Tadeusz Płużański, publicysta Telewizji Polskiej i prezes Fundacji Łączka. Witam. Dzień dobry, witam. I w środku Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, szanowni państwo, ubiegły tydzień przyniósł niebywałą eskalację barbarzyństwa na Ukrainie dokonywanego przez Rosjan, czego symbolem jest atak na teatr w Mariupolu, teatr, który pełnił rolę schronienia dla dzieci, dla kobiet. Tam było wyraźne oznaczenie, widoczne z powietrza, że to, tam są po prostu dzieci. Pomimo to to miejsce zostało zbombardowane. Podobno tam jeszcze są żywi ludzie pod ruinami tego teatru. Jest trudność w wniesieniu im pomocy po prostu, bo tam dalej trwa ostrzał. No, w tym całym barbarzyństwie mieliśmy wizytę premierów trzech krajów w Kijowie, premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premiera Czech Fiali i premiera Słowenii Janosza Janszy. Tam padła znacząca propozycja dotycząca wprowadzenia sił pokojowych na Ukrainę. Ta propozycja u nas w kraju została przez opozycyjne media, polityków tak w dużej mierze obśmiana, że w ogóle co to jest, że nie skonsultowane. Natomiast ta propozycja będzie przedmiotem obrad szczytu NATO. Do tej propozycji już pozytywnie odniosła się Dania. Panie, zwracam się do doktora Sebastiana Gajewskiego. Panie doktorze, jaka jest realna szansa na wprowadzenie w życie takiej propozycji? Bo coś trzeba zrobić. My jesteśmy w sytuacji takiej, że te sankcje, jeżeli w ogóle będą działać, to one będą działać długofalowo, a nie działają tak, jak powinny. To jest osobny wątek. Coś trzeba zrobić. Ta propozycja jest na stole. Jaki będzie jej los? Do tej pory misje pokojowe NATO, one cieszyły się po pierwsze legitymacją nie tylko samego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zdajemy sobie sprawę, że w tej formule dzisiaj za przeprowadzenie jakiejkolwiek misji na terenie Ukrainy nie jest możliwe. Jest to jasne, jest to oczywiste. Formuła misji pokojowej do tej pory też kojarzyła się raczej z misjami, które miały na celu utrzymanie albo warunków zawieszenia broni, albo utrzymanie jakiejś linii demarkacyjnej, albo wreszcie wspomożenie stron konfliktu, który już został zakończony, w przestrzeganiu warunków pokoju, który został przyjęty. W tej chwili niestety, przynajmniej w najbliższym czasie, na pokój czy na zawieszenie broni, albo przynajmniej wyznaczenie jakiejś linii, wokół której nie będą toczyć się działania wojenne na Ukrainie, raczej trudno mówić. W związku z czym misja pokojowa, misja humanitarna NATO byłaby wprowadzeniem na terytorium Ukrainy wojsk państw członkowskich NATO i mogłaby zostać, i pewnie tak najprawdopodobniej zostałaby, potraktowana, bez względu na to, czy jest to zgodne z prawem międzynarodowym, czy nie, jako akt agresji, jako akt eskalacji przez Federację Rosyjską. Na pewno, żeby taka misja mogła zostać przeprowadzona i mogła się powieść, to musi się cieszyć
cieszyć jednoznaczną legitymacją ze strony wszystkich państw NATO, to znaczy wszystkie państwa NATO na taki projekt muszą się zgodzić. Wydaje się, że w tej chwili, tu i teraz, osiągnięcie takiej jednomyślności będzie bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, że eskalacja rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, no ona postępuje z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Wydarzają się rzeczy, co do których no nie przypuszczaliśmy, że wydarzą się lub wydarzą się tak szybko. Mówię na przykład o próbach używania przez wojska rosyjskie broni chemicznej. Użyto białego fosforu, wprawdzie na niewielką skalę, ale jest to sygnał tego, co na Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej będzie się działo. Więc w tym kontekście rozpatruję tę propozycję złożoną przez Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. To znaczy jest to, zakładam, propozycja na ewentualną, gorszą przyszłość, w której te środki, które będzie stosowała Federacja Rosyjska na terytorium Ukrainy, postęp w tej inwazji będzie nie tylko niedopuszczalny, będzie nie tylko naruszał normy prawa międzynarodowego i wszelkie standardy zachodniego świata, w tym standardy prowadzenia wojny, no ale także już będzie stanowił bardzo bezpośrednie zagrożenie państw NATO. I w tym aspekcie jest pewien sens w tej propozycji, chociaż tak jak sygnalizuję, ja odnoszę się do niej z dystansem i traktuję ją raczej jako propozycję na przyszłość niż propozycję na tu i teraz, bo tu i teraz wydaje się nierealna. To znaczy samo zgłoszenie tej propozycji oraz przeprowadzenie dyskusji na jej temat wśród państw członkowskich NATO, a także no, pozytywny odzew ze strony chyba jednego państwa, to znaczy Dania, minister obrony Danii odniósł się do niej pozytywnie, jest także pewnym sygnałem i politycznym, i militarnym dla Federacji Rosyjskiej, że jednak Zachód, a przynajmniej jego część, jest gotowa stosować bardziej radykalne środki niż sankcje. Chociaż, tu chcę podkreślić, wydaje się, że wciąż nie można tracić nadziei, że sankcje okażą się skuteczne. Nie mówimy tutaj o tych sankcjach, czy nie mówię tutaj o sankcjach, które zostały już zastosowane, ale rozszerzenie katalogu sankcji, nie tylko o tych sankcji gospodarczych, z którymi już mamy do czynienia, czy sankcji personalnych, które mają uderzyć w rosyjskich oligarchów, czy prominentnych członków klasy publicznej w Rosji, ale zastosowanie w szerszym zakresie sankcji gospodarczych oraz, w mojej ocenie, co bardzo istotne, wprowadzanie przez Zachód sankcji w stosunku po prostu do rosyjskiego, społeczeństwa. Mówię tutaj na przykład o wstrzymaniu wydawania wiz poza jakimiś szczególnie uzasadnionymi przypadkami dla obywateli Federacji Rosyjskiej, wprowadzenie zakazu nabywania nieruchomości przez obywateli Federacji Rosyjskiej, wstrzymanie w całości nie tylko ruchu turystycznego, ale po prostu międzynarodowego ruchu osobowego między państwami Zachodu czy Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. To wszystko może w dłuższej perspektywie okazać się skuteczne i powstrzymywać Władimira Putina, Rosję i Rosjan, bo przecież oni gremialnie popierają tę inwazję, więc nie można tutaj mówić o wojnie Putina z Ukrainą, czy szerzej Putina z Zachodem, tylko po prostu Rosji i Rosjan z Zachodem. To wszystko może okazać się skuteczne. To chyba kluczowe słowo, którego użył pan doktor, to jest ta długofalowość skuteczności sankcji. Tymczasem bomby lecą na Ukrainę, na cywilów tu i teraz. Mateusz Kosiński, no właśnie, bo to ja odczytuję te propozycje jak przede wszystkim jako próbę przejęcia inicjatywy przez Zachód, który no do tej pory prowadzi politykę reaktywną wobec działań Władimira Putina. Jak na to patrzy Mateusz Kosiński? Mowa o propozycji Jarosława Kaczyńskiego, tak? Tak. Też warto zauważyć, że to jest propozycja zgłoszona po spotkaniu trzech premierów z prezydentem Zełenskim, który no, tę samą propozycję zgłosił następnego dnia, przemawiając w amerykańskim kongresie. No tak, no tutaj nie można nie dostrzec tego, że jest to pewna propozycja narzucenia tempa i dynamiki w tworzeniu wsparcia dla Ukrainy ze strony państw NATO czy Unii Europejskiej. Oczywiście chyba nikt nie zdawał sobie sprawy, znaczy nikt nie zakładał, że po tej propozycji następnego dnia państwa NATO zgodzą się i ta misja zostanie wysłana z dnia na dzień. No przecież jest to element pewnej gry, pewnej budowy narracji. No właśnie warto podkreślić, że dzień
później Stany Zjednoczone zdecydowały się na przekazanie sprzętu o bardzo dużej wartości bojowej dla sił Ukrainy, o dużej wartości również pieniężnej. I po prostu jeżeli pewne propozycje się nie pojawią, to w ogóle nie będzie o niej dyskusji. A przez to, że taka propozycja padła, to dyskusja przetoczyła się od państw nadbałtyckich po Portugalię i na całym świecie rozmawiano o propozycji Jarosława Kaczyńskiego. No jest to element pewnej gry, pewnej budowy narracji. No i ja nie dziwię się, że my narzucamy inne tempo nakładania sankcji czy wspierania Ukrainy niż chociażby Francja czy Niemcy, które mają inne położenie geopolityczne, które mają inne zagrożenia. No przecież widzimy, że to sąsiedzi Rosji czują się zagrożeni i to sąsiedzi Rosji, byłe państwa Układu Warszawskiego, stosują największe wsparcie dla Ukrainy, czy przekazują najwięcej broni, czy najotwarciej mówią o tym, że należy zerwać chociażby z dostawami gazu ze strony Rosji. Więc tak jak mówię, no był to element po prostu pewnej takiej karty przetargowej w tych dyskusjach i dobrze, że to padło. Oceniam tę wizytę bardzo dobrze, a pewna krytyka, która pojawiła się ze strony polskiej opozycji, no niestety, ale w ostatnich dniach widzimy coraz częściej, że część opozycji, a szczególnie mediów opozycyjnych, pewnych osób, to jest po prostu są tuby rezonansowe Kremla i to, co się zdarzyło wczoraj. Do tego jeszcze dojdziemy, mam nadzieję, w dzisiejszej dyskusji. Tadeusz Pużański, no, poza wszystkim tam ta wizyta ma ogromny ładunek symboliczny, takiego moralnego wsparcia walczącej Ukrainy. Wyobraźmy sobie we wrześniu 1939 roku. No niestety żadna taka tego typu wizyta w Polsce się nie odbyła, ale chciałem powrócić do tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego, która też wytrąca Władimirowi Putinowi pewną broń w ręku, bo przecież on zawsze walczy o pokój, a te jego wojska to są tak zwani mirotworcy, prawda? I to słyszeliśmy też na tym słynnym już dzisiaj wiecu na Łużnikach w Moskwie, co tam wygadywał Putin. Zresztą pojawiły się pytania, czy on tam był, czy nie był, na ile wcześniej to zostało zmontowane, jakieś sceny, które były sprzed roku. No, generalnie kabaret, ale też no, dramat, tak? Bo widać, że Putin słabnie i potrzebuje poparcia Rosjan, którymi manipuluje niezmiennie, twierdząc właśnie, że prowadzi nie żadną wojnę, tylko operację militarną, operację pokojową, wyzwolicielską, że walczy z ukraińskimi faszystami. A tak na marginesie mogę powiedzieć, że z przerażeniem czytam czasem komentarze w internecie, nawet na swoim Facebooku ludzie wypisują takie rzeczy, że to Ukraina ten konflikt wywołała, atakując w Donbasie Rosjan i tam, prawda, upowcy zaczęli strzelać do niewinnej społeczności rosyjskiej. No aż naprawdę zrobi się słabo z tego powodu. No, duża część to niestety rosyjskie trole i trzeba z tym walczyć. Także wycinam skrupulatnie tego typu gości, którzy się wpisują w ten sposób. Natomiast wracając do meritum sprawy, no, proszę sobie wyobrazić z inną w tej chwili propozycję z świata zachodniego, Europy. No, jakoś tych propozycji nie widać. Tak? Sankcje zostały nałożone. Kolejne partie różnych ograniczeń są niestety w dużej mierze blokowane przez stronę niemiecką, która ewidentnie wrzuciła wsteczny bieg i twierdzi, że już więcej nie trzeba, że nic takiego się nie dzieje, żeby jeszcze bardziej karać Putina. Te sankcje do tej pory nałożone szczęśliwie działają i one jednak przyniosły rezultat, nie tylko jeśli chodzi o Putina, jego otoczenie, ale o zwykłych Rosjan. Może wreszcie odczują i też to przemówi do nich, że ta propaganda rosyjska
Ukraińcy walczą o swój kraj, a Rosjanie walczą o cukier w supermarketach. To... Dokładnie tak jest. Także to na pewno się nie zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że te sankcje to w ogóle na nic, że one nic nie przynoszą. No i tu się pojawia propozycja czterech premierów, czy właściwie polska propozycja wyrażona podczas tej wizyty wyjątkowej. Można spytać przy okazji, gdzie było 24 pozostałych przywódców państw Unii Europejskiej. A widać, woleli na przykład spędzać czas przy kominku albo w jakichś gabinetach, prawda, gdzie można sobie omawiać te kwestie, dyskutować, niewiele z tego wynika. A tu pojechali przywódcy Europy, ci, którzy mieli odwagę, ci, którzy chcieli rzeczywiście zademonstrować poparcie dla Kijowa, no więc sam fakt już jest czymś niezwykłym. Przychodzą na myśl te porównania do 2008 roku i misji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest tu wiele podobieństw. No, wtedy było trochę więcej. Udało mu się skrzyknąć, namówić do wyjazdu większą ilość przywódców Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz ten efekt był mniejszy, może dlatego, że wtedy no, Gruzja nie była, Tbilisi jeszcze nie było pod ostrzałem, a teraz Kijów jednak jest, no więc po prostu strach Europy, strach przywódców europejskich, ale to jest najważniejsze, prawda? Wsparcie Kijowa, Wołodymyra Zełenskiego w tej wojnie, wsparcie realne, pokazanie, że my się nie boimy, możemy tam być, niezależnie od tego, czy może tu spaść bomba, czy nie może. A jednym z elementów jakże istotnych jest właśnie ta propozycja, która szczęśliwie będzie rozpatrywana, tak jak pan redaktor mówił. Dania już wyraziła swój akces, jest w stanie wysłać wojska pokojowe. Wejdę w słowo, bo Łotwa poparła propozycję dalej idącą, czyli tego zakazu lotów. To jest oficjalne stanowisko. Zakazu lotów, ten no-fly zone nad Ukrainą, to jest propozycja dużo dalej idąca niż propozycja misji pokojowej. No więc właśnie, oczywiście można się zżymać, można protestować, tak jak to robi, obśmiewać, tak jak to robi opozycja w Polsce, przedstawiając to w jakiejś formie, prawda, groteskowej karykatury, prawda, że po co oni tam pojechali, co to w ogóle są za pomysły. No przedstawcie lepsze, można powiedzieć. Donald Tusk jakoś miał szereg pretensji teraz podczas swojego speechu wczorajszego. Obwiniał rząd jak zwykle za... Może do tego też dojdziemy, redaktorze. Natomiast nie przedstawił realnej propozycji, tak? A ta propozycja Kaczyńskiego, Morawieckiego jest na stole. Tak jak pan redaktor mówił, będzie brana pod uwagę teraz podczas sesji NATO. I to, co można powiedzieć, ona się wpisuje właśnie w różne możliwości rozwiązania tego kryzysu związanego z wojną. Innym rozwiązaniem, które trzeba wziąć pod uwagę, tu jeszcze słowo tylko pozwolę sobie powiedzieć, jest to, co powiedział emerytowany generał sił lądowych USA Paul Eaton w wywiadzie zresztą dla Polskiej Agencji Prasowej, że NATO musi przejść do bardziej aktywnych działań i żeby odwrócić uwagę Rosji od Ukrainy, rozmieścić znaczne oddziały wokół Kaliningradu. Prawda? To jest bardzo ważna propozycja. Rozmawiałem z szeregiem strategów wojskowych, którzy mówią, tak, właśnie tędy droga, nie bądźmy tylko wycofani, regresywni. Musimy jako świat zachodni też przejść do kontrofensywy. I tutaj w tym mieści się propozycja Kaczyńskiego, w tym mieści się właśnie większe nawoływanie do tego, żeby NATO zwiększyło swój wysiłek również właśnie na obszarze flanki wschodniej. To jest szereg takich teatrów działań, gdzie NATO i wolny świat mógłby Władimira Putina zająć, na przykład w Syrii, to jest, ale takich przykładów można by mnożyć. Ale troszkę zmieniając temat, przemawiał w niemieckim Bundestagu prezydent Ukrainy Zełenski, który tak no bez znieczulenia przypomniał Niemcom ich rolę i współodpowiedzialność za stan dzisiejszy i tę agresję. Przypomniał Nord Stream 1, przypomniał Nord Stream 2.
przypomniał masakrę w Babim Jarze, już troszkę tak historycznie sięgając, prosił o pomoc, dostał brawa. Brawa dosyć zdawkowe. Niemiecka prasa pisze o tym, co się wydarzyło w Bundestagu, jako o dniu hańby niemieckiego parlamentaryzmu. Bundestag nie chciał przeprowadzić debaty nad tym, co powiedział prezydent Zełenski. Przeszedł do debaty o szczepionkach. Doktor Sebastian Gajewski, bo to jest taki symbol w ogóle polityki niemieckiej, która blokuje z jednej strony bardziej odważne sankcje. Te sankcje są niestety dziurawe jak szwajcarski ser. Powodują obecny kształt tych sankcji, powoduje, że to Rosja ma nadwyżkę handlową w handlu z Zachodem. Rubel się umacnia. Co możemy powiedzieć o polityce niemieckiej w tych strasznych dniach, bo też i była wypowiedź pani minister obrony Niemiec, która stwierdziła, że możliwości pomocy wojskowej Niemiec się już wyczerpały. Myślę, że ocena polityki niemieckiej w tej sytuacji, która jest dzisiaj związanej z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ona powinna przebiegać w dwóch aspektach. Znaczy, trzeba w pierwszej kolejności mieć pełną świadomość tego, że my w Polsce mamy nieco inną, a raczej diametralnie inną wrażliwość na działalność Federacji Rosyjskiej i w związku z tym także na inwazję Rosji na Ukrainę, aniżeli za Odrą, za naszą zachodnią granicą. No, przez lata, i to nie są ostatnie lata, tylko jest to kilkadziesiąt lat, w Niemczech budowano i uprawiano politykę wschodnią opartą o pewne założenia, które w istocie były sprzeczne z tymi, które myśmy przez większość czasu przyjmowali w Polsce, mówię po 90 roku, i sprzeczne także z naszą wrażliwością, nie tyle już jako państwa, ale po prostu jako społeczeństwa, jako narodu, wyniesioną z określonych doświadczeń historycznych. No, w Niemczech przez lata uważano, że skuteczna polityka wschodnia to jest polityka, która jest uprawiana między Niemcami a Rosją i która jest pełna wrażliwości na potrzeby, aspiracje, doświadczenia historyczne Rosji, a najbardziej skutecznym sposobem prowadzenia polityki wschodniej to jest utrzymywanie dialogu z Rosją, podpartego bardzo silną wymianą gospodarczą między tymi państwami, która powinna toczyć się bez względu na wszystko inne, no bo wtedy jest szansa na utrzymanie tej Rosji w jakichś ryzach czy w jakichś ramach kontroli. To myślenie jest w Niemczech utrwalone od kilkudziesięciu lat. Jego początkami jest polityka wschodnia prowadzona przez Niemcy zachodnie już w latach 70. A nie jeszcze polityka Rapallo, bo to tak można by jeszcze do dawniejszych przykładów przejść, bo też jest, warto zauważyć, że rosyjska technika wojskowa, rosyjskie czołgi, helikoptery są nadziane niemiecką elektroniką firmy Bosch, która teraz odkryła, że może być ich tam podzespoły mogą być wykorzystywane militarnie w sytuacji, kiedy już zaistniała możliwość wprowadzenia postępowania w tym zakresie, w zakresie łamania embarga nałożonego w 2014 roku. No, to myślenie na pewno jest w Niemczech utrwalone. I teraz jeśli spojrzymy na to, że w ostatnich, na to jak mocno to myślenie jest zakorzenione, a z drugiej strony na to, że jednak udało się przekonać Niemcy do tego, żeby zgodzić się na jakieś, nawet nie jakieś, tylko dosyć istotne sankcje gospodarcze w stosunku do Rosji, to widzimy tutaj postęp. Problem w tym, że z naszego punktu widzenia i mam nadzieję także z punktu widzenia coraz większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej, ta postawa niemiecka jest dzisiaj niewystarczająca i potrzeba kolejnych kroków. W tym sensie wystąpienie prezydenta Ukrainy w Bundestagu, to bardzo mocno dostosowane do tej niemieckiej, oczywiście w cudzysłowie, wrażliwości, dostosowane do niemieckiego myślenia o polityce wschodniej i o Rosji, ale także o Ukrainie, To wystąpienie było niezwykle potrzebne. Ja żywię nadzieję, że jest to jeden z tych elementów nacisku, który spowoduje, mam nadzieję, że w krótkiej perspektywie,
perspektywie z kolejną zmianę w niemieckim postępowaniu w stosunku do Rosji pozostałych, a z drugiej strony państw pozostałych państw Unii Europejskiej, państw NATO, bo nie jest możliwa do tolerowania sytuacja, w której to Niemcy będą swoistym hamulcowym, który będzie, no w zasadzie nie chcę powiedzieć głosem Rosji w Unii czy w NATO, bo to nie będzie prawda, byłoby to bardzo nieuczciwe, w szczególności biorąc pod uwagę te zmiany, które nastąpiły w ostatnich tygodniach, ale tym państwem, które będzie blokować bardziej stanowczą, przynajmniej w sferze sankcji, odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę, bo jednak my na Zachodzie, w Unii Europejskiej w szczególności, ale także w NATO, podzielamy pewien system wartości. Jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, to jest tą wartością jest poszanowanie prawa międzynarodowego publicznego, integralności terytorialnej wszystkich państw, ich suwerenności. Jeśli za naszą granicą Unii Europejskiej i granicą NATO dzieje się to, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest absolutnie zrozumiałe w imię interesów gospodarczych, w imię interesów politycznych albo kurczowego trzymania się pewnego utrwalonego historycznie myślenia, przywiązanie do niego. No po prostu niezbędna jest tutaj zmiana. I jeszcze raz powiedziałem, jeszcze jakiś czas temu nie wydawało się, że będzie bardzo trudno przekonać Niemcy do zgody na sankcje gospodarcze, chociażby na zgodę na wyłączenie części banków rosyjskich z systemu SWIFT. Ta zgoda się pojawiła. Liczę na to, że w miarę tego postępu, chociaż to trudno mówić w takich pozytywnych kategoriach, że ja na coś liczę, jakby to było coś dobrego, tak? Bo mam nadzieję, że tych postępów w inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie będzie, no ale nic nie wskazuje na to, żeby ta inwazja się miała zatrzymać albo żeby Rosja miała zacząć się zachowywać inaczej, ale wierzę w to, liczę na to, mam taką nadzieję, że pojawią się kolejne instrumenty nacisku, które w miarę postępów rosyjskich, w miarę tego, co Rosja robi, spowodują, że Niemcy zmienią swoją politykę i przyłączą się do takich państw jak Polska, które jak pokazało to ostatnie doświadczenie w ostatnich, myślę, kilkudziesięciu latach po prostu widziały więcej i rozumiały więcej, jeśli idzie o zagrożenie rosyjskie. Mateusz Kosiński, ja tylko dodam, że w środę kluby Gazety Polskiej organizują demonstrację pod ambasadą niemiecką w Warszawie. Przestrzegaliśmy, że będziemy takie kluby Gazety przestrzegały, że jeżeli Niemcy nie zmienią swojej takiej no, bardzo konkretatorskiej polityki, to mogą się liczyć z manifestacjami pod swoimi ambasadami i konsulatami na całym świecie. Akurat kluby Gazety Polskiej są dokładnie na całym świecie, albo prawie dokładnie. Mateusz Kosiński, no jak rozumieć tę politykę Niemiec w tym zakresie? No, naprawdę tutaj świat powinien chyba trochę mniej cierpliwie na to spoglądać. No tutaj wciąż aktualne są słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachód jest parszywieńki. No tutaj od 100 lat się nic nie zmieniło i tak naprawdę Zachód jest moralnie współodpowiedzialny za tą wojnę. Ja się zgadzam z tymi słowami dosyć mocnymi Zełenskiego. One tak może bezpośrednio nie wybrzmiały, ale miały taką treść ze sobą niosły. Ja w ogóle uważam, że w tej sytuacji geopolitycznej, to może to zabrzmi brutalnie, ale Polska ma być może największą szansę na pewną sprawczość i na odzyskanie pewnego statutu chyba od 300 lat, bo z jednej strony Niemcy zawiodły. One otrzymały przecież od Stanów Zjednoczonych propozycję bycia partnerem w liderowaniu światem, tym bardziej Europą, i zawiodły, krótko mówiąc. I moim zdaniem to nie zostanie im tak szybko wybaczone. No zresztą nawet czytając prasę niemiecką widzimy, że tam padają pytania, jak do tego doszło, kto do tego doprowadził i dlaczego nie słuchaliśmy pouczających nas Polaków i Bałtów. I mam wrażenie, że
Mam wrażenie, że Niemcy w najbliższych latach, a mam nadzieję dekadach, nie odzyskają takich wpływów, jakie posiadały, bo po prostu zawiodły. Czyli z jednej strony państwo, które nam zagrażało w mojej ocenie gospodarczo-ekonomicznie, jest w defensywie, a z drugiej strony Rosja, mimo że militarnie jest w ofensywie, dosyć marnej jakości zresztą, no to politycznie też chyba znajdzie się w defensywie. No jesteśmy, ja wiem, że część tych sankcji jeszcze dobrze nie działa, tylko że to nie jest tak, że tego typu sankcje z dnia na dzień odnoszą skutki. To, że się rubel umocni, to też niesie ze sobą potworne koszta, bo z tego co wiem, to rezerwy walutowe rosyjskie są mocno wykorzystywane w tym momencie. Pewne oddzielenie Rosji od świata Zachodu w kwestiach chociażby, nie wiem, kultury, sportu i tak dalej, no to działa, tak? Widzimy, że na najważniejszych zawodach nie ma rosyjskich sportowców i mam wrażenie, że Rosja gorzko zapłaci za tę wojnę. I tutaj dla nas, dla Polaków rodzi się szansa, w mojej ocenie najpotężniejsza od 300 lat, tym bardziej, że no, jesteśmy liderem regionu i widzimy, że to my narzucamy narrację państw tak zwanego Trójmorza. Na dodatek mówimy wspólnym głosem z Ukrainą, to też jest bardzo istotne, bo to zbliża nasze państwa. Ja, będąc Piłsudczykiem z przekonania, zawsze uważałem, że relacje z Ukrainą i stworzenie pewnego rodzaju buforu między Polską a Rosją to jest nasz żywotny interes. I to, że Niemcy zawiodły, to, że Rosja pogrąża się w tym szaleństwie, rodzi pewną nadzieję na to, że to Polska stanie się najważniejszym graczem tutaj w tym regionie. Z czego wynika takie, a nie inne podejście Niemiec? Po części z głupoty, po części z korupcji politycznej. W mojej ocenie duża część niemieckiej polityki była powiązana po prostu z rubelkami z Kremla. To nie jest tylko przypadek byłego prezydenta, to jest przypadek idący dużo szerzej. Kanclerza chyba kanclerza. Kanclerza, tak. Przepraszam, że poprawię. Tak, oczywiście, kanclerza. Ale no, chociażby ostatnie informacje, które mówią o tym, że ileś NGO-sów z tak zwanymi zielonymi powiązanymi też była finansowana z Rosji. No żaden się nie spodziewał, naprawdę. Apelowaliśmy jako Solidarność od wielu lat o tym, że to szaleństwo, które nam serwuje Zachód w temacie energetyki, to jest na rękę tylko i wyłącznie Rosji. I no, mam nadzieję, że to całe szambo wybije i z każdym kolejnym tygodniem będziemy dowiadywali się, jak duże wpływy pieniędzy rosyjskich były na społeczeństwa zachodnie, no nie tylko na politykę, ale chociażby na te NGO-sy, na kulturę i tak dalej. I stąd takie, a nie inne. No, jeżeli by niemiecka klasa polityczna była korumpowana przez pieniądze rosyjskie od dekad, no to jak mogło być inaczej? No, tak się musiało skończyć. I jedynie co tutaj można liczyć na pewno otrzeźwienie narodu niemieckiego, ale czy do tego... A właśnie, bo prezydent Zełenski wprost w swoim przemówieniu wprost zwracał się do Niemców, do obywateli Niemiec i to wielokrotnie. Tadeusz Płużański, no, ja chciałem zauważyć, że przecież Niemcy wywodziły właśnie z tej przewagi moralnej rzekomej swoje takie przywództwo w Europie. To był ten kapitał, że Niemcy się troszczą właśnie o planetę, o przyrodę, o wartości europejskie. Oni z tego wywodzili możliwość, nie wiem, pouczania Polski w rozmaitych sprawach. To się już skończył ten kapitał, bo Mateusz Kosiński mówi, że Niemcy zawiodły. A możemy powiedzieć właściwie bez ogródek, że polityka niemiecka nie zmienia się od stuleci. Ważnym filarem tej polityki jest współpraca z Rosją, czy też jak to kiedyś było, i to chyba zostało po dziś dzień, taka próba z pozycji wyższości cywilizowania Rosji. Tak Niemcy swoją doktrynę przedstawiały, taką przecież próbą cywilizowania był ten ruch carycy Katarzyny, która była Niemką, prawda? Ona miała cywilizować Rosję jako caryca tego kraju. I nie dziwmy się, że Niemcy dzisiaj są opieszałe, nie chcą nakładać sankcji, nie chcą wysyłać broni, zresztą tej broni nie mają. Rzeczywiście Bundeswehra jest wyjątkowo słaba.
nie chcą pomóc realnie Ukrainie w tej wojnie, bo Niemcy zawsze z Rosją współpracowały i chcą tę współpracę podtrzymać. Przecież tak było kosztem Polski, znamy prawda, te sprawy, rozbiory. Potem się niewiele zmieniło. Pan redaktor wspomniał Rapallo, to jest bardzo ważny moment. Ja tylko przypomnę, że ten układ w Rapallo był właściwie układem antypolskim w dużej mierze i ta współpraca zaczęła się, rosyjsko-niemiecka współpraca zaczęła się tuż po I wojnie światowej, kiedy znowu zaczęły się umizgi dwustronne. My walczyliśmy z bolszewikami, a w tym czasie władze Niemiec dogadywały się mniej czy bardziej po cichu z bolszewikami, twierdząc, że Polska jest do niczego niepotrzebna, że po trupie Polski trzeba na trupie Polski trzeba budować dobre relacje. No potem mieliśmy współpracę Republiki Weimarskiej z Rosją bolszewicką, potem III Rzeszy z Rosją bolszewicką, co się skończyło w sposób wiadomy, pakt Ribbentrop-Mołotow, kolejny rozbiór Polski i ta współpraca kwitnie do dzisiaj. To, co się zmieniło, to stosunek mediów niemieckich do ekipy rządzącej. Olaf Scholz, użyje słowa bardziej kolokwialnego, dostaje bęcki od niemieckiej prasy właściwie z każdej strony, czy z lewa, czy z prawa, bo jednak czara goryczy się przelała. Dowodem z jednej strony, i tu była reakcja niemieckich mediów, to spotkanie w Wersalu. Niemieckie media uznały, że to była hańba i tak samo haniebne było zachowanie większości rządzącej z Olafem Scholzem na czele, kiedy zablokowali debatę właśnie nad wystąpieniem prezydenta Zełenskiego, poklaskali sobie i zajęli się innymi sprawami, tak jakimiś proceduralnymi, pandemią i tak dalej. CDU, CSU tutaj próbowało reagować, próbowało tę debatę przeprowadzić właśnie po wystąpieniu prezydenta Ukrainy, no ale większość koalicyjna to storpedowała i tutaj znowu media niemieckie powiedziały, że jest to hańba, tak? Natomiast no, Niemcy tej hańby szybko nie zmyją, bo raz no, ten rząd socjaldemokratyczny jest, można powiedzieć, nawet bliższy Rosji niż rząd kanclerz Merkel. Ja przeczytałem taki ciekawy tekst na portalu w polityce.pl Grzegorza Górnego, gdzie wykazuje jak gdyby korzenie takich zachowań Olafa Scholza. No to jest lewak z krwi i kości, który w młodości, będąc członkiem młodzieżówki lewackiej, spotykał się często z towarzyszami sowieckimi i ci towarzysze sowieccy przekonali go skutecznie, że Związek Sowiecki to jest ojczyzna szczęścia i pokoju, a największym wrogiem są Stany Zjednoczone, prawda? I niestety to myślenie wciąż w polityce Olafa Scholza obowiązuje. Tak myśli tak zwana niemiecka socjaldemokracja, prawda? I stąd raz te związki historyczne, a dwa mentalnościowe, im jest blisko, prawda, zawsze do Rosji, tak? No bo Rosja właśnie szermuje tymi hasłami, prawda, rewolucyjnymi, zbawcy świata, wyzwoliciela, zawsze obrońcy, nigdy atakującego. Tak robił Stalin, tak robi też Putin. No więc my tej polityki niemieckiej nie zmienimy, mogą to zrobić sami Niemcy i wydaje mi się, że już taki ferment powstaje, także że właśnie przelało się, prawda, przynajmniej w mediach niemieckich i te media, które były właściwie tak zblatowane z rządem Merkel, teraz z rządem Scholza już nie są i nie będą, no więc oddolnie mam nadzieję, że Niemcy przemyślą te sprawy, co też doprowadzi ich do jednak pewnej weryfikacji. Kluby Gazety Polskiej będą Niemcom pomagać w tej refleksji pod ambasadami. Ta propozycja... Ta propozycja premiera Kaczyńskiego wprowadzenia sił pokojowych na Ukrainie no, doczekała się dosyć nieoczekiwanej interpretacji. Najpierw ze strony pana mecenasa Giertycha, związanego z opozycją, potem
tę myśl powtórzył minister Ławrow, minister spraw zagranicznych Ławrow. Chodzi w tej interpretacji o to, że to Polska chce dokonać rozbioru Ukrainy i zabrać Ukraińcom Lwów, wprowadzając tam siły wojskowe. No potem te myśli Ławrowa powtarza Tomasz Lis. Teraz pozostaje oficjalnie zapytać i dowiedzieć się, czy władza PiS ustaliła z Moskwą rozbiór Ukrainy. Pan doktor Sebastian Gajewski, no pan jest prawnikiem. Chciałem wykorzystać pana obecność, no, bo tu możemy mówić o głębokiej nielojalności wobec własnego państwa. To są bardzo szkodliwe słowa. Jak pan na to patrzy? Ja nie chcę wymieniać słowa zdrada, ale to jest szerszy problem, nie dotyczący tylko tych dwóch osób, bo po skrajnej prawicy, jak to mówią, les extrêmes, tu już też mamy przykłady wypowiedzi, które nie powinny paść. I jak powinna reagować Polska na... Gdzie są te granice wolności słowa w czasie zagrożenia już coraz bliżej naszych granic? Rzeczywiście te wypowiedzi, które przytoczył pan redaktor, one są bardzo kontrowersyjne i jak się wydaje, mówiąc bardzo delikatnie, z pełnym szacunkiem dla dóbr osobistych osób, które formułowały te wypowiedzi, co najmniej niemądre. Natomiast myślę, że nam dzisiaj pozostaje tylko satysfakcja, że polska klasa polityczna, ta, która jest obecna w parlamencie, w swojej przytłaczającej większości, bez względu na przynależność partyjną, jednak takich poglądów, takich interpretacji, jak te przedstawione przez pana redaktora, nie podziela i wydaje się, że zdecydowana większość polskiej klasy politycznej, a to nas jako obywateli w pierwszej kolejności powinno interesować i przemyślenia tej klasy politycznej, a nie przemyślenia byłych polityków, którzy usiłują zwrócić na siebie uwagę lub niektórych dziennikarzy, to nas powinno interesować. No jednak spełnia to wyzwanie, jakie to zagrożenie zewnętrzne dla Polski, to co się dzieje na Ukrainie, no, jakie to stawia dla tej klasy politycznej, dla naszego państwa wyzwania. No jednak okazuje się, że klasa polityczna potrafi być względnie jednomyślna, potrafi identyfikować zagrożenia, potrafi czuć powagę sytuacji w kluczowych głosowaniach. Patrząc na wczorajszą konwencję Platformy, to jakoś nie bardzo mam poczucie, że ta jedność jest budowana. No, panie, ja myślę, że warto spojrzeć w pierwszej kolejności na wyniki głosowań w Sejmie w kluczowych ostatnio sprawach. Prawda. Zarówno specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy, jak i ustawa o obronie ojczyzny. No one prawie, podkreślam, prawie w warunkach polskiego Sejmu przechodzą jednomyślnie. To pokazuje, że bez względu na pewne reguły walki politycznej, bez względu na prawa, jakimi rządzi się debata polityczna, debata między przedstawicielami różnych partii politycznych, jednak ta w minimalnym i niezbędnym zakresie jedność jest budowana i to jest kluczowa rzecz. Na marginesie tej debaty politycznej, która w mojej ocenie toczy się w Polsce w bardzo rozsądnych ramach w obliczu zagrożenia zewnętrznego, pojawiają się niemądre wypowiedzi. Na szczęście w większości nie są to wypowiedzi polityków, tylko osób, które gdzieś funkcjonują w sferze publicznej. No a zakres ich oddziaływania, poza tym, że jedni się oburzają, a inni śmieją z tych wypowiedzi, na szczęście chyba pozostaje niewielki. Ja niestety nie jestem tak optymistycznie nastawiony, bo wczoraj mam wrażenie, Donald Tusk zdecydował się otworzyć wewnętrzny front w Polsce. Przyczyną tego może być no, nieoficjalne wiadomości dotyczące sondaży poparcia partii politycznych, bardzo niekorzystne dla opozycji. O tym niestety nie zdążymy już dzisiaj porozmawiać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kończył dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dziękuję panie doktorze. Mateusz Kosiński, Tygodnik Solidarność. Dziękuję redaktorze i Tadeusz Płużański, publicysta Telewizji Polskiej. Byli gośćmi specjalnego wydania Studia Prasowego w Telewizji Republika. Zostańcie państwo z nami, bo jak zwykle w niedzielę ciekawych komentarzy, ciekawych analiz na pewno na naszej antenie nie zabraknie.